wprawdzie posługujemy się, jeżeli chodzi o ten wynik wyborów do sejmików województw, taką prognozą sporządzoną przez pracownię IPSOS, ale ona różni się od takich zwykłych badań ogłaszanych co tydzień przez różne pracownie badania opinii publicznej. Otóż ta próba, tak zwana exit poll, to była próba na prawie 9 tysiącach punktów wyborczych wybranych reprezentatywnie w skali całego kraju, a więc w punktach je i w mieście, czyli obwodowych komisjach wyborczych w mieście i na wsi. I przepytano, tak jak to ustaliłem, około 90 tysięcy ludzi wychodzących z lokali wyborczych, mniej więcej co dziesiątego pytano, na kogo głosował. I w zasadzie zadawano tylko dwa pytania. Jedno na jakiego wójta, burmistrza, prezydenta, a w zasadzie w miastach prezydenckich tylko na jakiego prezydenta i na kogo, na jaką partię polityczną głosował do sejmiku. Więc to były proste, nieskomplikowane pytania. Ludzie wychodzący z lokali wyborczych nie mieli powodów, żeby mówić tym ankieterom nieprawdę. W związku z tym to, co ustalono na tak wielkiej próbie, powinno odpowiadać rzeczywistości. Zresztą przypomnę, ta sama pracownia przygotowywała podobne badania exit poll po wyborach do Parlamentu Europejskiego i błąd wynosił w przypadku poszczególnych partii 0,5 punktu procentowego. Pół punktu procentowego. Natomiast tutaj różnice są takie, jak ojciec powiedział, więc niestety, mówię to z ogromną przykrością, ale wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia ze swoistym cudem nad urną. I na to złożyły się zapewne różne przyczyny, ale nie ulega już chyba najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z poważnym wypaczeniem wyniku wyborczego, szczególnie do sejmików województw, a tym głównym powodem tego wypaczenia jest olbrzymia ilość głosów nieważnych. No, w skali kraju jest to około 18%, a więc średnia w skali kraju, a są takie obwody głosowania, całe powiaty czy wręcz okręgi wyborcze, gdzie ta ilość nieważnych głosów przekracza 30, a nawet sięga 40%. Ja tak może panu wejdę tutaj w słowo, bo należałoby pewnie wyjaśnić jedną kwestię. Tak wczoraj śledziłem niektóre telewizje informacyjne, które właśnie przekazywały te wyniki. I co ciekawego zauważyłem, że było pokazywane procentowo, tak, kto wygrywa. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Później w mandatach, podział mandatów, ale do tego jeszcze później dojdziemy, wygrywa PO i chodzi o sejmiki wojewódzkie przecież. I teraz w tym momencie ilość głosów nieważnych 9%. Myślę, jak 9%, skoro jest aż 18%, ale okazuje się, że chodzi o całe wybory. Czyli tak, pokazujemy do sejmików wojewódzkich, pokazujemy, że wygrało PO, a ilość głosów nieważnych pokazujemy z całych wyborów. No tak, tak, to są różne, bardzo różne manipulacje. Ja tylko przypomnę, że w tą noc powyborczą, to znaczy w sobotę ostatnio, kiedy ogłaszało wyniki PKW, tam po 2 godzinach dopiero udało się uzyskać te wyniki procentowe do sejmików województw, bo cały czas pokazywano liczbę mandatów i z uporem lepszym godnej sprawy mówiono, że wygrała te wybory Platforma, zdobywając największą ilość mandatów. Dopiero na wyraźne żądania dziennikarzy, dlaczego PKW po 6 dniach liczenia głosów nie ma wyników procentowych, w końcówce, gdzieś tam około godziny 1 w nocy, podano karteczkę sędziemu Jaworskiemu i on te wyniki odczytał. Z nich wynikało, że o 0,5 punktu procentowego w skali kraju wybory do sejmików wygrało jednak PiS. Ale proszę ojca, w sytuacji, bo co to znaczy te 18%, to jest oczywiście porażająca liczba. Tak, natomiast no jeżeli chodzi o głosy w liczbach bezwzględnych, no to oznacza, że ci, którzy poszli do wyborów, oddali 2 200 000 nieważnych głosów. Na 12 milionów oddanych w skali kraju 2 200 000 głosów było nieważnych. Proszę ojca, to nawet psychologicznie trudno wytłumaczyć. Jeżeli ktoś idzie do wyborów, a przecież wiemy, że frekwencja w tych wyborach nie była przecież taka oszałamiająca. Ona była rzeczywiście lepsza troszeczkę w środowiskach wiejskich, bo tam ta lokalna społeczność bardziej się mobilizowała, chcąc głosować powiedzmy na swojego kandydata na wójta czy burmistrza. I ci ludzie idą oddać głos i następnie oddają głos prawidłowy na wójta, burmistrza, do rady gminy, do rady powiatu, a nagle do sejmiku województwa oddają głos nieważny.
i to w liczbie 2 200 000. To, tak jak powiedziane, psychologicznie nie jest możliwe. Co więcej, oczywiście my nie mamy w tej chwili materiałów źródłowych, bo tymi materiałami źródłowymi są te kartki wyborcze poszczególnych wyborców, ale doskonale wiemy, że one nie były zabezpieczone dobrze nawet w noc wyborczą w wielu lokalach wyborczych, a cóż dopiero teraz. Zapewne gdzieś w workach tam spoczywają w okręgowych komisjach wyborczych albo gdzieś w innych miejscach bez żadnej kontroli. Natomiast tak naprawdę kluczem do tego byłoby rozpoznanie sytuacji w poszczególnych obwodach wyborczych, jaka jest korelacja pomiędzy liczbą nieważnych głosów a wynikiem PSL-u. Z informacji od naszych mężów zaufania wiemy z tych obwodowych komisji wyborczych, że w wielu przypadkach było tak, że tam, gdzie było dużo, bardzo dużo głosów nieważnych, tam był rewelacyjny wynik PSL-u. Poproszę ojca, ta partia zawsze ma lepszy wynik w wyborach samorządowych, tak, to prawda. No ale jeżeli w notowaniach takich politycznych balansuje na granicy progu 6-7%, jeżeli w sondażu pokazano jej 17%, a w tej chwili w skali kraju ma ponad 23%, a na przykład w województwie świętokrzyskim powyżej 40%, w województwie warmińsko-mazurskim blisko 40%, w województwie mazowieckim z Warszawą włącznie 35%, no to proszę ojca, no... No jeszcze cudów, jest jedna ciekawa sprawa, na przykład w Gdyni na PSL oddano 8811 głosów, gdzie ostatnio, podczas ostatnich wyborów było zaledwie 800 takich głosów, no to no też tak, niesamowity skok jest w Gdyni. O 1100%, to w żaden sposób nie da się oczywiście wytłumaczyć w racjonalnych, że z racjonalnych powodów nagle jest ten wzrost popularności PSL-u. Co więcej, proszę ojca, jeżeli chodzi o sytuację wsi w ostatnich miesiącach, to ona się dramatycznie pogarsza. Mieliśmy te bardzo nieszczęśliwe wypowiedzi ministra rolnictwa, a to o frajerach, a to o biznesmenach, a to o głupszych rolnikach polskich niż rolnicy niemieccy. To wszystko do ludzi dotarło. Ja to oczywiście wiem nie z prasy, bo w ramach tej kampanii wyborczej do wyborów samorządowych, mimo tego, że nie startowałem, no ale jednak wspierałem wielu kandydatów na radnych, na wójtów, na burmistrzów, więc tych spotkań odbyłem kilkadziesiąt przez ostatnie 2 miesiące i to głównie w środowisku wiejskim i wiem, jakie pretensje mają rolnicy, mieszkańcy polskiej wsi właśnie do PSL-u, jak do partii współrządzącej. Nie zostawiają na tej partii suchej nitki i to jest opinia powszechna. I nagle okazuje się, że przy takich olbrzymich pretensjach do partii współrządzącej ten wynik jest rewelacyjnie wysoki. No, niewątpliwie PSL-owi pomogła ta pierwsza kartka w tej słynnej broszurze, ale tylko tą pierwszą kartką wszystkiego nie da się wytłumaczyć. No właśnie, bo to jest taka dziwna retoryka, to znaczy tak, ci, którzy głosowali na PSL się nie mylili, to znaczy nie robili nieważnych głosów, a ci, którzy chcieli głosować na inne partie, jednak się mylili, to znaczy mieli ten nieważny głos, zagubili się. Tak, masowo. Tak, to prawda, proszę. To znaczy, ja może nie chcę teraz dzielić ludzi, ale chciałbym wyodrębnić coś takiego, czyli ci, którzy głosowali na PSL, to jest naprawdę inteligentna część naszego kraju. Elita, a reszta to są, nie wiem, ludzie, którzy nie potrafią... Ludzie niedouczeni. Tak, niedouczeni właśnie. Czyli PSL nie jest związany z wsią, tylko z elitą, inteligencją. W tym momencie widać. Tak, to prawda, to jest smutna konstatacja. Ja mam tylko nadzieję, bo oczywiście jedną z tych dróg to są te protesty składane przez wyborców, także przez partie polityczne, naszą partię Prawo i Sprawiedliwość do sądów okręgowych. Tylko jak ojciec wie, to jest bardzo długa procedura zawierająca także element odwoławczy do sądu apelacyjnego. Ja mam tylko nadzieję, że sędziowie sądów okręgowych, którzy będą rozpatrywali te skargi, oni nie zastosują się do dyspozycji, jakie wydali w swoistym oświadczeniu szefowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Sądu Administracyjnego, bo jak ojciec pewnie pamięta, parę dni temu było takie stanowisko upublicznione szefów tych wszystkich sądów i trybunałów, że nic się nie stało, nie ma mowy o wypaczeniu wyniku wyborczego, więc miejmy nadzieję, że ci sędziowie są na tyle niezależni, że do tych skarg podejdą poważnie. I co więcej, proszę ojca, najlepiej by było, jeżeli powiedzmy jest skarga mówiąca o tym, że na kogoś ktoś widział protokoły wyborcze i miał tam, nie wiem, kilkadziesiąt głosów, a później
tym, co powieszono w komisji, czy co uzyskał z PKW, wygląda na to, że ma tych głosów parę, że jednak sąd, rozpatrując taką skargę, nie posłuży się tym sformułowaniem, wytrychem, że no wprawdzie prawdopodobnie tu doszło do jakiejś pomyłki czy wypaczenia wyniku wyborczego, tyle tylko, że to nie miało wpływu na ogólny wynik wyborów, bo takie były niestety sentencje w rozstrzygnięciach sądów okręgowych do tej pory, że sąd okręgowy jednak poprosił materiał źródłowy, czyli nie protokoły, ale właśnie karty wyborcze i że te karty zostaną właśnie w sądzie jako dowód rzeczowy dokładnie przeliczone w takich przypadkach. I wtedy dopiero sąd jakby zobaczy, co jest źródłem tych, mówiąc w cudzysłowie, nieścisłości. Jeżeli będzie inaczej, to oznacza, że sądy okręgowe podejdą do tego tak, jak życzą sobie ich szefowie i uznają, że no, mimo tego, że były jakieś mankamenty, to jednak ogólny wynik jest dobry i nie ma sprawy. Oprócz tego, proszę ojca, jest ta nasza inicjatywa polityczna, nie powtórzenia wyborów, jak nam się wmawia, ale skrócenia kadencji. Kadencja, wbrew temu, co mówią niektórzy przedstawiciele koalicji rządzącej, czy niby eksperci, kadencja nie jest zapisana w konstytucji, kadencja samorządów. Więc jeżeli byłaby zgoda polityczna, żeby tę kadencję skrócić, przygotować taką ustawę, tę kadencję skrócić, to myślę, że byłoby to najlepsze wyjście z sytuacji. Bo proszę ojca, abstrahując już od przyczyn tego, co się stało, bo to pewnie na oddzielną, długą rozmowę, to trzeba powiedzieć tak, że przy takich wynikach wyborczych, przy całej tej procedurze, przy całej tej atmosferze podejrzeń, a już nawet nie podejrzeń, tylko dowodów na fałszowanie wyborów, mandat obecnych radnych, niezależnie od tego, jaką większością głosów go zdobyli, no uległ poważnemu nadwyrężeniu. To znaczy ci, którzy będą sprawowali teraz władzę z samorządem wszędzie, w miastach, gminach, powiatach, województwach, no mogą być przez wyborców skwitowani jednym zdaniem. Pochodzicie z nieuczciwych wyborów. W związku z tym macie słaby mandat do podejmowania decyzji w naszym imieniu. Nie ma nic gorszego dla demokratycznego państwa, jak takie stwierdzenie. A zdaje się, że rządząca koalicja nieuchronnie pcha nas w tą stronę. To było fatalnie dla polskiej demokracji i fatalnie dla tej najbliższej czteroletniej kadencji samorządowej. Jeszcze jedna sprawa, właśnie jak mawiał, no może to jest niedobry przykład, ale w tym akurat kontekście chyba najtrafniejszy, Józef Stalin, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. No i tutaj oczywiście Państwowa Komisja Wyborcza nie ma sobie za bardzo nic do zarzucania, ani prezydent tam się, że nie wypowiada, ani nikt z rządzących. Natomiast, no co jest dziwne, jeżeli nic nie mamy sobie do zarzucenia, no to dlaczego się podajemy do dymisji w tym momencie wszyscy? Tak, to prawda, to jest absolutnie niespójne zachowanie. Komisja, zdaje się, że pan prezydent i szefowie tych sądów i trybunałów wystraszyli się reakcji ulicy i rzeczywiście uznali, że z tych sań trzeba zrzucić na razie członków PKW. Być może opinia publiczna w Polsce się uspokoi. Ale na pewno tak się nie stanie, bo nie usunięto przyczyn tego stanu rzeczy. I proszę ojca, naprawdę nikt nikogo na razie nie złapał za rękę, że ktoś tam fałszował wybory, ale proszę ojca, my 2 lata temu, Prawo i Sprawiedliwość i rok temu, złożyliśmy 10 poprawek do kodeksu wyborczego. Jedną z podstawowych poprawek była ta, aby w każdym lokalu wyborczym, w każdej obwodowej komisji wyborczej zainstalować kamerę rejestrującą obraz i dźwięk, która przez czas głosowania byłaby skierowana na urnę wyborczą, a po zakończeniu głosowania na stół, na miejsce, gdzie cała komisja w pełnym składzie liczy wszystkie głosy. I proszę sobie wyobrazić, że zawsze ta poprawka była źródłem niezgody i nigdy rządząca koalicja nie zgodziła się na jej wprowadzenie do kodeksu wyborczego. To już stwarzało poważne podejrzenia, że skoro nie chcą, aby im patrzono na ręce, a przecież to byłby nieduży wydatek w zestawieniu z kosztami wyborów, to jest swoiste zaproszenie do fałszowania wyników. Niestety mówię to z przykrością, ale mówiąc szczerze, nie sądziłem, że te podejrzenia tak szybko się zmaterializują.
bo nawet jeśli chodzi o dostępność do tego wszystkiego, no żeby patrzeć na ręce, tak? Może porównajmy to z innych dziedzin. No na przykład wybór papieża w kościele. No przecież wybierają kardynałowie, sami najważniejsi dostojnicy, ale tam jest wszędzie patrzone, jak to się mówi, jest patrzenie na ręce tym, którzy liczą, pokazują tą karteczkę, pokazują kandydata, kto jest tym kandydatem. Wszyscy widzą, usłyszą, sami sobie zapisują i całe gremium słyszy i tam nie ma mowy o jakimkolwiek, nazwijmy to przekręcie, no bo nie wierzymy w to, żeby tak nawet było, ale w takiej instytucji nawet jest tak to klarownie zrobione, gdzie się człowiek by nie domyślał jakiejkolwiek chęci, tak, chęci jakiejś manipulacji, a tutaj mamy państwo, gdzie są różni ludzie, no i nie jest to klarowne, nie jest to klarownie pokazane. Tak, proszę ojca, z reguły w komisjach mieliśmy albo swoich członków, albo mężów zaufania, ale bardzo często w tych komisjach samorządowych, tamtą komisją dowodził z reguły urzędnik gminny, tak to niestety jest w polskiej rzeczywistości i on tym dyrygował. Bardzo często dochodziło do takich sytuacji, że mamy wybory na wójta, burmistrza, mamy wybory do rady gminy, mamy wybory do powiatu, mamy wybory do sejmiku, to się podzielmy, to szybciej policzymy te głosy. To był jeden z podstawowych błędów. Tak nigdy nie powinno być. I gdyby były te kamery, to byśmy mieli spis wszystkich obwodowych komisji wyborczych, gdzie na żądanie urzędnika gminnego łamano regulamin wyborczy. A to jest zaproszenie. Jeżeli ktoś jeden liczy głosy do jednego organu, no to jest zaproszenie do fałszowania. Jeżeli nie ma kontroli krzyżowej, tak jak wspominał to ojciec, to jest kolejne zaproszenie do fałszowania. Więc Tych rzeczywiście podejrzeń jest coraz więcej i ja ciągle mam nadzieję, że sądy okręgowe staną na wysokości zadania, no ale niestety po tych wypowiedziach prominentnych polityków, prezydenta, premiera, szczególnie szefów sądów, mam co do tego poważne wątpliwości. I znowu może być, sorry, takie mamy wybory, tak? Albo... No właśnie, a to jest cios w demokrację, bo jeżeli ludzie właśnie stwierdzą, tak jak klasyk to powiedział, tak nieważne jak głosują, ważne kto liczy głosy, no to po co chodzić w przyszłości na wybory, skoro te głosy są z góry policzone?